Cześć, ja jestem Adrian i witam Was serdecznie na kanale IT Hardware TV. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować zupełną nowość. Jako pierwszy portal w Polsce mamy okazję przetestować z każdej strony wszerz i wzdłuż nowego GTX 1070 Ti od MSI. Zapraszam serdecznie do materiału. W ciągu ostatnich tygodni jest naprawdę gorąco w świecie hardware'owym od informacji na temat nowych wersji kart graficznych oddzielonych. Strony publikują mnóstwo spekulacji, plotek na temat nowej 1070 Ti, jednak my spróbujemy przetestować ją i zaprezentować Wam, co ona potrafi. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym Was jednak zaprosić na krótki unboxing tej karty. Mówiąc szczerze, jestem dość sceptycznie nastawiony do tej karty, jednak przekonajmy się, czy moje obawy się potwierdzą. Z jednej strony mamy 1070, z drugiej mamy 1080, 1080 Ti, a na dodatek dochodzi nam jeszcze RX Vega 56 oraz RX Vega 64. Jest naprawdę bardzo ciasno w tym segmencie. Standardowo, jak w układach chłodzenia MSI, mamy tutaj zastosowaną technologię Zero Frozen, dzięki której podczas mało wymagających czynności wentylatory Torx 2.0 pozostają w spoczynku. Natomiast gdy karta jest bardziej obciążona i jej temperatura przekracza 60 stopni, załączają się. Układ chłodzenia naszego modelu to Twin Frozen 6, który posiada miedziane ciepłowody o grubości do 8 mm, które bezpośrednio stykają się z chłodzonymi układami. Miłośnicy gier będą mogli stworzyć jeszcze bardziej wydajną konstrukcję, tworząc układ SLI. Łącząc dwie karty jednocześnie możemy stworzyć naprawdę wydajną maszynę. Niestety na chwilę obecną przy układach multi GPU na support przy wykorzystaniu DirectX 12 nie ma co liczyć. Skoro już jesteśmy przy wydajności, mamy tutaj zastosowaną technologię ReadyVR, dzięki której możecie podłączyć swoje ulubione urządzenie do wirtualnej rzeczywistości. Przejdźmy może teraz do specyfikacji. Mamy tutaj model z 8 GB pamięci DDR5 o efektywnym taktowaniu 8008 MHz. Według producenta przedstawiany GTX 1070 Ti Gaming X ma TDP na poziomie 180 W. MSI chwali się perfekcyjną konstrukcją, która zajmuje tylko 2 sloty, a nie jak w przypadku innych modeli aż 3. Karta ma długość 279 mm, szerokość 140 mm i wysokość 42 mm. Z tyłu znajdziemy bardzo efektowny backplate. A jak nowy model spisuje się w grach? Niestety pewnie z większości z Was zaskoczę lub nie, ale model ten spisuje się nieco lepiej niż 1070 i nieco gorzej niż 1080. Po testach pozostaje pewien niedosyt, ponieważ okazuje się, że wydajność jest prawie na równi z Vega 64. Pobór energii elektrycznej całej platformy z 1070 Ti na pokładzie wynosi 247 W w grze Wiedźmin 3, natomiast Vega 64 w tych samych warunkach potrzebuje znacznie więcej, bo aż 360 W. Zresztą ocencie sami. Przypominam, że szczegółowe testy i karty znajdziecie na łamach naszego portalu. Link zostawiam Wam w opisie. Cena nowych produktów NVIDIA ma zamknąć się w kwocie 2050 zł. Dużo? Mało? Jeśli weźmiemy pozostałe karty NVIDIA, to 1070 Ti kosztuje minimalnie za dużo. Dlatego, że najtańsze 1080 można dostać od 2200 zł. Natomiast kupując 1070 możemy swobodnie dostać ją za około 1800 zł. W tym wypadku karty graficzne RX Vega wprost nie mają sensu. Topowe produkty czerwonych w sklepach kosztują powyżej 2250 zł. Reasumując, GeForce GTX 1070 Ti wydaje się
opcją wartą rozważenia, jednak za 150 zł więcej mamy już GTX-a 1080. Czy warto? To już musicie ocenić sami. Tak wygląda najnowszy model 1070 Ti od MSI. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wtedy nie przegapicie żadnego naszego materiału. Cześć!